ją przez 7 lat. Książkę, ja spojrzałem na problem oddolnie. Mamy dużo pozycji na rynku, które są napisane w gruncie rzeczy przez specjalistów dla specjalistów. I to napisali na przykład prawnicy i taki zwykły człowiek jak my tutaj wszyscy, my jesteśmy normalnymi ludźmi, to jest język prawniczy, on jest dosyć trudny i on jest dla nas tak naprawdę niezrozumiały. A ja dokonałem transkrypcji tego języka, transkrypcji wszystkich ustaw prawnych dotyczących banków i przerobiłem to z tym, co ja przeżyłem z tymi bankami. A to, co ja przeżyłem, to uwierzcie mi, że to wyrywa z butów. To nie są banksterzy, to są banksterzy bandyci. Taka jest prawda, jak ktoś miał z tym do czynienia, to po prostu sobie z tego nie zdaje sprawy. Jeżeli chodzi o kwestię, w mojej książce poruszyłem takie kwestie, nie jestem frankowiczem, miałem inny problem z bankami, mam go do dzisiaj, będzie w książce opisany, ale żeby zrozumieć całą warstwę, co oni robią, to też zaangażowałem się w sprawę frankowe, w sprawę GetBack S.A. Słuchajcie, ja wiem, kto ukradł pieniądze z GetBack S.A., jak to zrobił i gdzie one są. Ja to zeznałem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i nic. Cisza. I nic się nie dzieje. Cisza. W tym zakresie, kto dokonał tego przestępstwa, moje zeznania pokrywają się zeznaniami Konrada Kokoleckiego. No tak się składa, że on akurat układa też swoją bajeczkę do całego przestępstwa, bo on po prostu chce się wybielić, bo na nim mogą ciążyć dużo większe zarzuty nawet, które sięgają 25 lat pozbawienia wolności. No i tak to, my jesteśmy systemowo wprowadzani w błąd. My musimy wszyscy zrozumieć jedną rzecz. Wszystkie afery finansowe, które są w Polsce, wszystkie przestępstwa bankowe, to nie jest wynik pomyłek zarządu. To są świadome, zaplanowane działania, żeby wprowadzić w błąd całe społeczeństwo. I raz zrobili frankowiczów, teraz przeszło, tak, bo dużo frankowiczów ugody podpisywało. Nie mówię, że źle, absolutnie, ale to trwało latami, wyciągnęli masę pieniędzy. To teraz sobie wymyślili wybór, który jest zbrednią. Albo mieli pieniądze na nadwyżkach, albo ich nie mieli, niech się określą. Ja mam jeszcze takie pytanie do pana ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Jak długo jeszcze, panie prokuratorze, pan się będzie bał bankstera Morawieckiego? Jak długo? Nie wiem, czy pan tą wódkę z nim pije, czy pan ją pije sam, ale niech pan w końcu się weźmie do pracy, a nie do picia alkoholu. Miałem dzisiaj przywieźć książkę ze sobą, siedziałem do 12 nocy w drukarni, bo robiliśmy ostatnie szlify. Ja z powodów finansowych robię same korekty, sami robimy skład i łamanie, ale książka będzie w poniedziałek już wydrukowana i myślę, że od wtorku będzie w sprzedaży. Książka się nazywa Kredyt na skraju szaleństwa. Cała prawda o bankach, franku szwajcarskim, windykacji i komornikach w Polsce. Rozdział o Mateuszu Morawieckim w książce nazywa się tak. Mateusz Morawiecki, koń trojański na czele polskiego rządu. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry Państwu. W ten sposób. Nazywam się Artur Bujan, jestem szefem Stowarzyszenia Poszkodowanych Klientów Banku w aferze GetBack. Więc tak, jeżeli chodzi o systemowe rozwiązanie nie tylko w aferze GetBack, a również we wszystkich aferach finansowych, bankowych, polegających na tym, jeżeli na przykład konsument idzie do banku, zawiera umowę na prowadzenie rachunku bankowego, umowę na jakieś, powiedzmy, sprawy związane z instrumentami finansowymi, to w tym momencie ja jestem członkiem zespołu senackiego do spraw GetBack i Senat za jakiś czas będzie wnosił podejmie inicjatywę o ustawowym rozwiązaniu, nie tylko w aferze GetBack, a również w wszystkich aferach finansowych, gdzie klient banku po prostu stracił środki finansowe w banku. Czy to wyłudzono przy jakimś, powiedzmy, inwestycji tak zwaną bankową, czy powiedzmy przy innych produktach finansowych i wstępnie tam jest zaproponowane, to jest rozwiązanie, tak jak wspomniałem, dla pokrzywdzonych w aferze GetBack, a również dla wszystkich, którzy stracili pieniądze wchodząc do instytucji zaufania publicznego do banku. Tam jest taka propozycja konkretna, do 20 tysięcy euro zwrot
jeżeli ktoś stracił w banku w wyniku nieuprawnionego działania banku. Ja zaproponowałem do 40 tysięcy euro, to jest ekwiwalent. Jeżeli ktoś stracił do 40 tysięcy euro w przeliczeniu na złotówki, to odzyskuje. Jeżeli ktoś stracił więcej, no to odzyskuje 100. Natomiast może będzie taka propozycja, żeby powiedzmy dorównać to do 100 tysięcy euro, jeżeli chodzi o te wszystkie wyłudzenia bankowe, kombinacje i tak dalej, gdzie konsument traci środki finansowe, które są na rachunku bankowym w wyniku wprowadzenia w błąd, jak przy kredytach frankowych, tak samo przy różnych innych.